krajów świata granice państwowe zostały ustanowione siłowo, nie pytając o zdanie lokalnej ludności. I głównie dlatego w granicach państw zamieszkują niejednolici narodowościowo obywatele. Zdarzyło się to, co docelowo zaprezentowało zjawiskiem, proszę Państwa, wypędzenia z kultury. Ja się akurat tym zajmuję. Już mówię, na czym to polega. Na tym, że jakaś wspólnota zostaje nie z własnej woli zabrana z miejsca, w którym wyrosła, z miejsca, którego tożsamość tworzyła, wymieciona w inne miejsce. I w tym momencie należy zadać pytanie, czy jakby dotyczy to na przykład Niemców i czy tylko Niemców. Oczywiście nie. Oczywiście nie. Bo jeżeli, proszę Państwa, Niemcy zostali zabrani stąd i wywiezieni w głąb Rzeszy Niemieckiej, to pytanie, dobre pytanie do tematu brzmi, a jaki jest status tych, którzy przyszli na ich miejsce, proszę Państwa? Jaki jest status tych mieszkańców podwileńskich wiosek, którzy znaleźli się w obrębie miasta Gdańsk? I właśnie ci są najbardziej interesujący, proszę Państwa, dlatego że oni są podwójnie wypędzeni z kultury, moim zdaniem. Na podstawie badań, nie wiem, językoznawców, socjologów określono, że akurat język litewski w Polsce i język romski są to języki niezagrożone, które no, mają przyszłość i będą jakby przechodziły z pokolenia na pokolenie, natomiast no, wszystko innych mniejszości niestety są w stadium zagrożenia. Więc, szanowni Państwo, w tym momencie to, co zostało z niemieckiej tożsamości, należałoby określić jako resztki. Brzmi to brutalnie, ale to jest fakt, to jest stan faktyczny. Jeżeli zadać sobie pytanie, jakie są perspektywy rozwoju, odpowiem nie najlepsze, z kilku powodów. Zagrożenie dla każdej mniejszości, o czym mówił szanowny przedmówca, to jest, proszę Państwa, asymilacja. I ta wspólnota, póki trwa, przekonana o swoich korzeniach, tak długo ma szansę na przetrwanie. Od momentu, kiedy zaczyna się rozpływać we wspólnocie, wśród której istnieje, od tego momentu zaczyna te szanse tracić. A to jest właśnie przypadek wielkiej części tych, którzy no, formalnie mieliby prawo należeć do mniejszości niemieckiej. Mówiąc o Białorusinach wobec wyzwań współczesności, warto powiedzieć o tym, że Białorusini są takim narodem, który odradza się kilkakrotnie w ciągu swojej historii. W XX wieku zaczął się odradzać w okresie międzywojennym, potem w okresie po I wojnie światowej, potem w okresie II wojny światowej, potem był bardzo długi okres zastoju i dopiero na fali głasności i pierastrojki w Związku Radzieckim. Ja chcę tutaj Państwu przedstawić krótki filmik i prezentację o człowieku, którego biografia się wpisała w powojenny Gdańsk, mianowicie do 1955 roku, czyli od 1946, zaledwie 9 lat, ale był tutaj prezbiterem okręgowym kościoła chrześcijan baptystów. Na rozmieszczonym fotozdjęciu u waszej pamięci prostaje miły starenki i jego słowa. Gdzie wasze mieczy? I on tak samo lubił mówić. Z вами, орли, чоловік одразу робиться молодим. Тепер від його більших слов ніхто не почує. Його нема з нами. Це був нестумний працівник справи Христової, чоловік молитви, вірний член церкви, член президиума Союза, душпастир, батька сімейства і наш брат. Всі пікні мелодії мешкали кедись в святині Єрусалимській. Kiedy świątynia została zburzona przez Rzymian, te melodie rozbiegły się po całym świecie, a Żydzi rozbiegli się za nimi, żeby je znaleźć. Kiedy znajdą już wszystkie, wrócą do Jerozolimy i odbudują świątynię. Mamy jeszcze trochę czasu. Kamoha, bai, badonaj, kamoha, te darba kone, nora te hiro, osemele, nora te hiro, osemele.
Alhute Hara Umaneha Bokeja Mirtej Poszeru Miriam Zeli Anu Beamru Zeli Anu Beamru Wróciłam właśnie i z Bochonik i z Kruszynian, gdzie odbywały się święta ofiarowania. Taka króciutka próba modlitw tatarskich, ponieważ modlitwy tatarskie troszeczkę odbiegają melodyką i sposobem modlenia się, sposobem liturgii też trochę od typowej modlitwy muzułmańskiej. Tak? My nie jesteśmy do końca tak ortodoksyjni jak współczesny islam w krajach muzułmańskich, no i to jest to nasze wielowiekowe tutaj stopienie z kulturą polską. Zapalisz najpierw prawą, później lewą. Później przygarniesz na siebie trzykrotnie całe to światło szabatu, tak? Przesłonisz oczy, a później będziesz powtarzała to, co ja będę tobie mówił. Później przetłumaczę na polski. I teraz gospodarz powtarza za mną. Baruch. Baruch. Ata. Ata. Adonai. Adonai. Melech. Melech. Haolam, Haolam, Bore, Bore, Pri, Pri, Hagapen, Hagapen, Bu, Hagapen, Hagapen, Omen, i łyczek, i łyczek. Nazywam się Elżbieta Krzemińska, od ponad 30 lat jestem działaczką i animatorką kultury ukraińskiej w Gdańsku. Ubolewam nad tym bardzo, bo widzę to przynajmniej od 20 lat, kiedy robiliśmy w Gdańsku pierwszy festiwal mniejszości narodowych razem z Piotrem właśnie, między innymi, że... Na początku lat 90. Dokładnie w 1993 roku, że w środowiskach mniejszości narodowych, bo nie tylko to jest problem Białorusinów, ale widzę też wszystkie inne mniejszości narodowe, znika problem ruchu społecznego. Być nie bądź.